Jutro biegam 5 km, więc dzisiejszy plan był po prostu, żeby wygrać, ale żeby za bardzo się nie zmęczyć. No i bieg odbył się tak, jak chciałam tak naprawdę. Fajnie, że właśnie Daria wzięła i nie było jakiejś tam mega czajanki. No nie było też mega szybkiego tempa, ale mogę powiedzieć, że no pierwszy kilometr 30 to no w sumie dobrze się bardzo czułam i mówię, dobra, jak się tak dobrze czuję, no to idę. I już od kilometra już wzięłam przewodnictwo, no i udało się wygrać. No brakuje mi dosyć dużo do tego minimum, więc na początku sezonu myślałam, że może jednak jakoś siostrą mi się uda pobiec razem, abyśmy się dostały, ale no jeszcze chyba jestem po prostu za młoda na to, na takie szybkie bieganie. Pierwszy rok w Stanach Zjednoczonych na takiej wysokości był dla mnie no, bardzo dużym wyzwaniem, aby utrzymać ten trening i tak dalej. I miałam sezon w Stanach Zjednoczonych i w maju się tak naprawdę skończył ten sezon. No i teraz musiałam jeszcze dociągnąć do tych mistrzostw Polski, no i przede mną chyba jeszcze mecz międzynarodowy w Krakowie młodzieżowców i no i myślę, że po tym skończę sezon, bo bardzo długo już ciągnę ten sezon i po prostu nawet chyba na mistrzostwach seniorów nie wystartuję, ponieważ już jest za długo. No powiem tak, poprawiłam się, zrobiłam życiówkę na 3 km na hali i tak dalej. Do mojej życiówki na przeszkodach zabrakło mi tylko 4 sekundy, więc tragedii nie ma, ale myślę, że wszystko mam tam zapewnione do treningu. Praktycznie czuję się jak na obozie sportowym, bo trenujemy 3 razy w tygodniu, 2 treningi dziennie mamy. Mam zapewniony basen, wszystko co praktycznie mogę mieć. Więc myślę, że ja głównie tam nastawiam się na sport, nie na naukę.